chodząc tutaj po parku Wata, tak słyszę, no nareszcie coś ruszyło, coś się dzieje. Dla młodzieży robione teraz coś dla starszych. Bardzo mnie to cieszy, że jest to widoczne, bo było to moim zamiarem, żeby rozruszać Lubawkę, ale nie tylko Lubawkę, całą gminę. Powoli robimy również i w Chełmsku, i na pozostałych wioskach będziemy organizować, może nie tak huczne, nie tak duże, bo nie ma infrastruktury do tego, ale na pewno będzie, nie zapomnimy o nikim, żeby uprzyjemniać trochę te nasze popołudniowe życie. Tak jak było kiedyś właśnie, było. Ja pamiętam, jak dziecko, jako dziecko przychodziłam bardzo często z rodzicami do parku Wata. Bardzo często tutaj były różnego rodzaju zabawy, potańcówki i do tego wracamy. Pani burmistrz, duże to trzeba nakłady finansowe na taki piknik? Wbrew pozorom to jest po prostu tylko chęć do zorganizowania zajęć, do chęć do zorganizowania właśnie takiego pikniku. Miejsko-gminny ośrodek pomocy społecznej ma swój personel, Dom Kultury ma swój personel i to razem po połączeniu wychodzi naprawdę bardzo małymi nakładami finansowymi zorganizowanie, uprzyjemnienie ludziom popołudniowego takiego spędzania czasu. Wbrew pozorom naprawdę pracownicy Miejsko-gminnego ośrodka pomocy społecznej i Domu Kultury aż tryskają pomysłami i chcą właśnie służyć mieszkańcom Lubawki, bo od tego są. Napoje orzeźwiające, coś można zjeść, jabłko pieczone. No widać, że troszkę takich rarytasów tutaj jest. Zdrowa rodzina. Dzisiaj jest piknik na zdrowo, jest dietetyczka. Jest właśnie, Dom Kultury zrobił bardzo fajną wodę z miętą i z cytryną, ale są też pieczone ziemniaczki i pieczone jabłko, czyli wszystko na zdrowo. Nie ma żadnego tłuszczu, nie ma żadnego cholesterolu, jest wszystko fajnie. Szaszłyki są warzywne, także bardzo i to wszystko jest za darmo, to nie jest żadna odpłatność, bo to wszystko właśnie akurat te szaszłykowo i pieczeniowe rzeczy grillowe robią pracownicze z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dzisiaj zbierają informacje, właśnie prośba jest o to, żeby pokazać, co mieszkańcy oczekują, bo my jesteśmy od tego, żeby w miarę możliwości wypełniać te potrzeby mieszkańców. Będziemy wiedzieć, co oczekują od nas, będziemy w tym kierunku szli organizować. W Chełmsku Śląskim zrobiła się fajna taka inicjatywa śpiewania na rynku, czyli kulturalnie jest w Chełmsku Śląskim, a trochę sportowo-rekreacyjnie w Lubawce. Później może odwróci się, poczekamy na ankiet, zobaczymy jakie będą wnioski z ankiet wyciągnięte. Czego to wiesz, przeniesiemy. Czy one te jabłka już tam robią? Pani radna województwa dolnośląskiego, pani Iwona Krawczyk, w dniu dzisiejszym w gminie Lubawka, a dokładnie w parku Wata. Nie jest to nic dziwnego, że jestem czy przebywam na terenie Lubawki. Od czasów mojej pierwszej pracy zawodowej jako nauczyciel i wychowawca bardzo często gościłam, mieszkańcy na pewno mnie pamiętają, w domach mieszkańców gminy Lubawka. W dniu dzisiejszym funkcjonuję tutaj i jako mieszkanka powiatu kamiennogórskiego. Z ogromną radością przyłączam się do inicjatywy, która promuje zdrowy tryb życia. A jestem również jako radna Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, członek Komisji Zdrowia. A w dniu dzisiejszym akurat ten temat stanowi wartość nadrzędną i propagowanie tego tematu jest jak najbardziej zasadne. Jest taki dzień dzisiejszy, wiadomo, ciepło, bardzo ciepło, gorąco. Warto organizować takie pikniki rodzinne.
To znaczy, ten dzień jest w ogóle szczególny. Szczególny ze względu na to, że ta inicjatywa cieszy się ogromnym powodzeniem i to jest istotne. Bardzo często dzisiaj wyciągnąć ludzi z domu i zachęcić do wspólnego spędzenia czasu. Widać, że ta forma aktywności, promowania zdrowego trybu życia przypadła do gustu mieszkańcom. Gratuluję organizatorom, gratuluję mieszkańcom takiej inicjatywy. Czy teraz pracujemy coś w Sejmiku Dolnośląskim, czy mamy urlopy? W chwili obecnej trwa przerwa, ale za chwileczkę wracamy po miesięcznej przerwie do pracy i w dalszym ciągu będziemy bardzo mocno lobbować na rzecz kolejnych inicjatyw, które będą realizowane również u nas w powiecie. Bardzo bym chciała mocno zaakcentować, że po stadionie, który w chwili obecnej już wiem, że będzie realizowany, planujemy realizować kolejną inicjatywę, to są delfinki. Delfinki to są baseny przyszkolne. Ja już dzisiaj wiem, że będziemy realizatorami programu pilotażowego, a to oznacza, że tylko 5 miejsc na Dolnym Śląsku będzie mogło realizować ten projekt w ramach pilotażu. Jestem pewna, jestem przekonana, że uda nam się wspólnie z panią burmistrz wywalczyć, aby jeden z tych projektów był dla gminy Lubawka. Życzę miłego wypoczynku tu w Lubawce i wszystkiego najlepszego życzę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich. Dziękuję. Oczywiście wszystkich chętnych, wszystkich zainteresowanych można pomagać. Dla wszystkich są przewidziane nagrody. Chodzi o dobrą zabawę, także zapraszam Państwa tutaj pod ten duży dom i resztę wyjaśnię. Widzę, miłe panie, że najlepsze wzięcie to u was jest. A co w tym jest upieczone? Ziemniaczki. O! Proszę bardzo, ziemniaczki. W tuszczyku, tak? W tuszczyku. Nie ma jakiegoś tam. Proszę, witelec tam. Park Watra to jest takie miejsce, że nikt nikomu nie powie, że jest daleko, na stadion czy gdzieś. Tu jest, jakby powiedzieć, w środku miasta. Nazwijmy to centrum. Może tak być? No tak, tak. Jest to ewidentnie centrum miasta. Świetnie, że nasze dzieci mogą tutaj bezpiecznie spędzić kilka chwil. No i bardzo nam się podobają wszelkie inicjatywy, które są z miasta, z Domu Kultury. No, bardzo miłe spędzenie wolnego czasu. Podoba mi się też, jakaś tojka jest, coś tak. Można zjeść, napić się. Tego brakowało, a teraz nagle coś się otworzyło. Widać, widać. I dzieci są szczęśliwe. Dorośli są szczęśliwi. Na razie jest mało ludzi, bo jest bardzo gorąco. Podejrzewam, że tak bliżej tej zabawy o godzinie 19 będzie tutaj na pewno dużo więcej. Z tego, co słyszeliśmy, 15 sierpnia ma być na stadionie jakiś koncert muzyki rockowej, więc co tydzień coś. Mamy tak, 2, 4, 6, 8, 10, tak? No jest super. I co to będziemy robić, pani Elu? A będziemy przeprowadzimy taki konkurs rodzinny, który będzie polegał na tym, że rodzic i dziecko będzie trzymało rodzicowi ręce, albo jeszcze inaczej, żeby było ciekawiej, my zawiążemy rodzicowi ręce z tyłu, dziecko będzie trzymało część arbuza i będzie karmiło. O. Mało tego, dostanie serwetkę, żeby od czasu do czasu obetrzeć buzię rodzicowi. Zrobimy to oczywiście tutaj na tym naszym kręgu. Kto pierwszy, ten wygrywa. Jak to w konkursie? Myślę, że będzie fajnie, atrakcyjnie i wesoło. Dobrze, dobrze. Pani kierownik, ten piknik rodzinny to moim zdaniem strzał w dziesiątkę. To wasz pomysł?
Pomysł jest wspólny, również dyskutowany przez władze miasta, panie burmistrzowe, jedną panią główną burmistrz i panią wiceburmistrz, jak i nasz i Dom Kultury. Chodzi nam o to, żeby nasze społeczeństwo zaczęło żyć tak pełną parą, żeby było widoczne, że się bawi, że są zadowoleni z życia. Ośrodek Pomocy Społecznej to właśnie ośrodek, który pomaga ludziom, żeby doszli do jakichś takich norm, takich ogólnie przyjętych, żeby się umieli cieszyć z życia i dlatego też chcemy, żeby rodziny były zdrowe, a to jest właśnie, ta impreza ma właśnie służyć temu celowi. Pani kierownik, a może by to już tak zrobić cyklicznie? W przyszłym roku też byśmy się spotkali. To znaczy tak, ja tutaj właśnie, jak pan zauważył, byłam proszona do mikrofonu i prosiłam wszystkich, którzy uczestniczą, żeby dzwonili po swoich znajomych, żebyśmy to rozpropagowali wszyscy. Wszyscy, którzy uczestniczymy w tej imprezie. Chodzi nam o to właśnie, żeby to zrobić cyklicznie. Bo sierpień jest takim miesiącem trzeźwości przede wszystkim. Miesiącem takim dla rodzin właśnie najlepszym. I w związku z powyższym prosimy właśnie też wszystkich uczestników, jeżeli im się to podoba, to będziemy to robić cyklicznie. Można zabezpieczyć na to środki, będzie to możliwe, nie jest to impreza nie wiadomo jak droga, w związku z powyższym no, wszystko idzie w tym kierunku, żeby to zrobić w kierunku cyklicznych programów. Ale niedługo zapraszam dzieciaczki. Na skateparku, tak? Jejku, dobrze, chwilkę poczekamy, przerwa techniczna. Mamy sporo atrakcji dla was. Ja przypomnę, na skateparku jest przygotowany tor, przygotowany przez panie ze Środka Pomocy Społecznej, na którym w specjalnym bolidzie, w alkogoglach, można przejechać się i zobaczyć, jak to jest, kiedy spożywamy te substancje, które niezdrowe są, które płatają figle naszemu organizmowi. Wybieranie zwycięzców było niezwykle trudne, bo wszystkie prace były wyjątkowe. Myślę, że ścieżka, którą wymalowałyście tak ładnie, będzie nosić nazwę ścieżki zdrowia. Liczę na to, że to nie tylko rysunki, ale wszyscy będziemy również tak aktywnie spędzać wolny czas. Ale ja widzę, że to nie do końca jest istotne. Najważniejsze teraz jest, aby wręczyć nagrody naszym zwycięzcom. Tak jest, panie rektorze, doświadczenie podpowiada mi, że wszystko fajne, ale nagrody zawsze są najważniejsze. Jaki konkurs by nie był ciekawy, to ciekawszy jest moment wręczenia tych upominków. Tutaj pana dyrektora proszę o pomoc o wręczenie. Jest także pani Ela, która wręcza te upominki. Także dzieciaczki, jak widzicie, sprawiedliwie warto brać udział w naszych konkursach. Każde dziecko, które wzięło udział w dotychczasowych konkursach, moi drodzy, otrzymało nagrodę. A konkursy jeszcze będą. Będzie konkurs ekologiczny przygotowany wspólnie z Sanikomem, będzie konkurs sprawnościowy, będzie quiz, jeżeli znajdą się chętni, chociaż nieśmiało coś państwo podchodzą, a za chwilę będzie konkurs na zjedzenie arbuza, ale to oddam głos pani Eli, która zdradzi wam szczegóły za chwilę. I uwaga dzieciaki, na ten gorący dzień naprawdę arbuz przyda nam się, żeby wyrównać płyny w organizmie.